You were born to do this. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect edycja legendarna. Oczywiście Mass Effect 2, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. No a my... Berserkerze obrywają, ale obcy komandosi nadal atakują. Powtarzam, nadal atakują. My kontynuujemy. Naszą ucieczkę. O. Auć. Prawie cały pancerz mi prawie zdjął. Wyciszenie. Fajne ma moce ta nasza złodziejka. Jeśli nie dostaniemy wsparcia, straci wszystkie swoje zabawki. Ciekawe, czy logo też zajebała. Cyk ogniwa, safe ścienny. Dobra, ciach. A, myślałem, że będziemy. Dałem, że będziemy otwierali to. Bierz docelowy sygnał, dobra. Kurde, nie widzę tego. To jest ten? Tak. Ten. I ten. Okej. Dobra. Lecimy dalej. Znowu do góry. No, spokojnie. Co one tak przeskoczyły jednocześnie, jedna w tą, druga w tą? Szybko mi pancerz ściągnął. Gasimy światło. Nie, nie gaście światło. Bez światła jest słabe oświetlenie. I się trudniej nagrywa i brzydki obraz wchodzi. Kurczę, najniższy poziom trudności, a w tych postaci trzeba tyle ładować. Dobra. Ta się przeteleportowała. Nieźle! Przeładujmy sobie. Wyciszenie. Dobra. Aktywować systemy celownicze. Tarcze nie działają. Oddział czwarty. A mi wybombił. Wow. Nie strzelaj do Polaka. Kurwa. Co? Cię przytrzymałem. What? Gdzie mnie wczyta? O Jezu, przy drzwiach. Przecież przytrzymałem shifta. Nie wiem, czemu mnie nie podniosło. Chyba serio zacznę tą snajperkę używać. O Jezus, nie to. Gotowe? Już, tak jest. Leżeć. No i ta też jest niezła broń.
Dobra. Mówię, snajperka najlepsza, nie? Ojebanie, Ocki się schylił. Wychylisz? Snajpa najlepsza. Gdzie to kurwa jest tu? Kamuflaż. Ciach. Trzeba amunicję zebrać. Fuck. Dobra. O. Ciach. Co? Ty żyjesz? Jak ty jeszcze żyjesz, gnoju? Bo nawet nie ma HP pokazane. Patrzcie, no koleś ma kurde tarczę, ale nie ma hapsa. O kurwa, jak to nie przeładowane. Cyk. 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 Wiadomo, że dobry strzał, bo najlepszy jestem. Okej, leżą wszyscy. Amunicja. Alternatywna droga. Nie rób mi krzywdy, proszę, nie mam broni. Okej. Jak tylko zobaczyłam, że to ty, natychmiast wyłączyłam kamery. Nie sądziłam, że kiedyś to powiem, ale cieszę się, że to ty rozwalasz to miejsce. Przepraszam. Renata Noctis, puściłaś mnie wolno podczas ataku na laboratorium Sarena na Wirmirze. Zakładam, że masz dobry powód, żeby być w tym laboratorium. Nie martw się, nie zmarnuję szansy, jaką mi dałaś. Ta praca to tylko dla pieniędzy. Nie dla najemników. Jedor upaja się władzą, ale Okir stara się zrobić coś dobrego. Ręczę za to. Nawet jeśli jego metody bywają trochę ekstremalne. Każdy zasługuje na drugą szansę, prawda? A ja zawsze spłacam swoje długi. To, że spotykam cię w takim miejscu, sprawia, że żałuję, że puściłam cię wolno. Co? To nie brzmiało tak na... Nie martw się, będę trzymać się z dala od wszystkiego, co ma związek z tobą. Jeśli nie masz nic przeciwko, ucieknę stąd, zanim wysadzisz to miejsce. Znam twoje metody. Wydawała się miła, wiesz, szalony naukowiec, moralność na sprzedaż, te sprawy. Okej. Bezpieczny terminal, no dobra. Okej. Mamy to. Czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. Jesteście. Obserwowałem wasze postępy. Najwyższy czas. O, zapomniałem. Akumulatory włączyć. Zbiorników nie będą czekać, aż skończycie zabawę z tymi kretyńskimi najemnikami. Zakładam, że ty jesteś Okir. Nie wyglądasz mi na uwięzionego, ani wdzięcznego, że tu jestem. Możesz twierdzić, że przybyłaś tu z pomocą, ale Shepard, do niedawna świętej pamięci, nie zwiastuje zmian na lepsze. Zaskoczona? Wszyscy kroganie powinni cię znać. Jestem pewien, że rana już ci przypomniała o twoich czynach na Wirmirze. Nie zamierzam przepraszać. To było najbardziej efektywne rozwiązanie. Ależ ja to pochwalam. Blada horda Sarena to nie byli prawdziwi kroganie. Sama liczebność jest niczym.
To błąd dobry dla obcego, ale ci najemnicy też go popełnili. Pozwoliłem, żeby ich przywódczyni wcieliła moich wyrzutków do swej armii, ale staje się niecierpliwa. Najwyższy czas, żebyś mnie stąd zabrała. Przybyliśmy w sprawie zbieraczy. Twoje problemy nas nie obchodzą. Rozumiem. Tak, ataki zbieraczy stały się częstsze. To ludzkie zmartwienie. Ja koncentruję się na innych sprawach. Posiadłem wiedzę umożliwiającą stworzenie jednego, czystego żołnierza. Jego istnienie będzie dla Genofagium największą możliwą zniewagą. Twoje poszukiwania idealnego żołnierza usłane były niepowodzeniami. Nie obchodzą cię efekty porażek? Nikogo nie zawiodłem. Moje twory są dokładnie tym, czego chciała Jedor. Po prostu nie potrafi nimi dowodzić. Są silne, zdrowe i dla mnie bezużyteczne. Potrzebuję doskonałości. Jeśli będę musiał odrzucić kilka tysięcy, niech tak będzie. Moja praca oczyści Krogan. Nie będziemy odtworzeni, lecz odnowieni. Myślałam, że krogańskim ideałem jest powrót do liczebności, która mogłaby zagrozić całej galaktyce. Liczebność się nie liczy. Mój żołnierz jest szablonem. Stanowi większe zagrożenie niż cała widmowa brać, która mogłaby stanąć u jego boku. Galaktyka nadal nosi blizny po hordzie, lecz nauczy się bać lancetu. Co dostałeś od zbieraczy? Powiedz mi o nich wszystko, co wiesz. Są dziwni. Izolują się, ale przybywają bardzo chętnie, jeśli ofiara jest wystarczająco duża. Ja oddałem im wielu krogan. Mogę mieć dla ciebie informacje, ale mój prototyp pochłonął cały sprzęt. Musiałem najpierw wymyślić, jak z niego skorzystać, nie zabijając przedmiotu badań. Przykro mi, że nie odbyło się bez ofiar, ale żeby rozpocząć proces, wystarczy mi jeden sukces. Więc nie chcesz leczyć Genofagium? Wbrew temu, co twierdzą ocaleni, Genofagium nie tworzy silnych krogan. Filtruje tylko jedną cechę, zdolność przetrwania Genofagium. Na każdy 1000 martwych przypada zbyt wielu żywych słabeuszy. Każdy ocalały jest traktowany jak skarb. To rozpieściło ich bardziej niż wszystkie matczyne piersi ludzkiej rasy razem wzięte. Nie walczymy z Genofagium. Niech kolejny 1000 umrze w zarodku. Pokonamy wroga, wspinając się na ciała pobratymców. Tak postępują kroganie. Twoje metody są radykalne, ale potrafisz zlikwidować zagrożenie. Pomożesz nam? Może zdołam wytargować bezpieczne przejście, ale prototypu nie oddam. To klucz do mojej spuścizny. Uwaga! Już wiem, kto uwolnił Krogan. Okir, rzecz jasna. Zarządzam przerwanie projektu. Zagazujemy komandosów, a potem zaczniemy od nowa, wykorzystując jego dane. Opróżnić zbiorniki! Kurwa. Jest aż tak słaba? Zabiję moją spuściznę przy pomocy jakiegoś przeklętego zaworu? Shepard, chcesz informacji o zbieraczach? Powstrzymaj ją. Będzie chciała się dostać do chemikaliów w magazynie. Czemu po prostu nie zaczniesz od nowa, tak jak ona to zamierza? Ten zbiornik jest czysty. To efekt badań i niezliczonych prób. Nie da się go odtworzyć. Spuścizna musi przetrwać. Jedor jest przy odrzuconych zbiornikach. Zabijcie ją. Ja zostanę tutaj i zrobię, co trzeba. No dobra. Polecimy. Ciach. Zhakowany. To może być przydatne. Dobra, to już od razu się wszystkie zhakowały. Mamy snajperkę w rękach, trzeba o tym pamiętać.
co jest? Chyba już się nagadała. Kamuflaż. Nie ukryjesz. Jak śmierć. No to jedziemy. Imponujące. Kurwa, ile ona was zrespiła? Zabić więcej! Przeciążam ich systemy! Jebany mech. Systemy obronne wyłączone. Dobra. Uwaga! Alarm w laboratorium. Cholera, co tam robi Okir? Shepard, alarm w laboratorium zbiegł się w czasie z awarią systemów. Pozostałe systemy nie są chronione, więc udało mi się uzyskać ograniczony dostęp. Według skanerów w laboratorium pomieszczenie jest wypełnione toksynami. Oznaki życia Okira szybko zanikają. Zalecam pośpiech. Gdzie mam iść? Nie, no przecież to jest bez sensu. No na pewno nie tam. Stąd przyszedłem. Ty, no ale tutaj też nie widzę innego przejścia. To może jednak mam się wrócić, tylko gdzie tam mam iść? Nie, no tu nie ma innego przejścia. Tutaj? Tu nie zaskoczę, no to wracam w takim razie. Może już po prostu ją pokonałem i tyle. O. Zabili go. Okir oddał życie za tego jednego kroganina? To nie może być gorsze od Okira. A jeśli jest silny, będzie nam potrzebny. Naprawdę chcemy się użerać z czystym kroganinem? Już ze zwykłymi trudno się dogadać. Nie dowiemy się, dopóki nie wyjdzie. A wtedy może być już za późno. Normandia? Okir odpada, ale mamy paczkę, którą trzeba odebrać. I to sporą. No, trochę gość na pewno waży. Okej. Questik ukończony. I badanie go ma sens, ale nie jestem pewna, czy należy go budzić. Shepard się teleportowała. Kilka razy. Nawet zwykli kroganie są niebezpieczni. Tego stworzył i zapewne kształcił szaleniec. Widzę, że wszyscy gadają o nowym przycisku do papieru. Jakieś problemy? Nic o nim nie wiemy, pani komandor. Nie mówię, żeby od razu dobrać się do zbiornika, ale nie zrezygnuję z potencjalnych korzyści. To twoja decyzja, pani komandor. Ale miej się na baczności. Dobrze. Na razie ładownia jest bezpieczna. Muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Okej. Jesteśmy z powrotem na Normandii. A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Już sobie przypomniałem. Okej, wyjdźmy tutaj. Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Tutaj jest to, okej. Na prywatnym terminalu jest wiadomość, dobra. Której tak pewnie nie będę czytał. Po prostu to sobie odhaczmy i lećmy na górę na chwilę.
Dobra. Biuro Mirandy, czy można z nią o czymś nowym pogadać? Czy mogę pomóc? Masz chwilę, Miranda? Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Czy powinien... Załoga spisu. Masz chwilę? Mam dużo pracy, Shepard. Masz chwilę? Mam dużo pracy, Shepard. Może i... A poza tym regularnie wysyłam człowieka. Oczywiście, pani komandor. Dobra, nic nowego. Podobno da się z nią romans nawiązać, dlatego tu do niej przyłażę. Dobra, to lecimy w takim razie na dół. Mapa galaktyki i zobaczmy sobie, moi mili państwo, co my mamy w dzienniku. O nie, tu, tutaj. Aktywuj kroganina, okej. Okay. Ale tu mamy jeszcze skazaniec, który jest gdzieś w więzieniu, tak? Gdzieś co? Bo tak to wszystkie akta inne są zrobione już. No dobra, i teraz gdzie my mamy polecieć w takim razie, żeby to zrobić? Nieważne, mam full. Skok przez przekaźnik, dobra. I teraz tak, pomóż Cytadela, zwerbuj tu jest, dobra. Dobra. Robimy questy od dołu jakby, po kolei. Cyk. No i dokuj. No oczywiście Miranda. No i oczywiście Kasumi. Tu automatycznie po prostu dajemy, to nie mam znaczenia większego według mnie. No, tu widzę, że od wejścia będzie grubo. Chyba, czy nie? A nie. Witam na pokładzie czyśćca, Shepard. Właśnie przygotowujemy przesyłkę. Wkrótce będzie można ją odebrać. Przepisy bezpieczeństwa zmuszają mnie do odebrania wam broni, zanim przejdziemy dalej. To niemożliwe. Spocznij. Pani komandor, jestem naczelnik Kuril. To mój statek. Broń zwrócimy wam przy wyjściu. To standardowa procedura. Moją standardową procedurą jest zachowanie broni. Przepuśćcie ich. Nasza placówka jest wystarczająco zabezpieczona, żeby poradzić sobie z trójką uzbrojonych gości. Trwa rozmrażanie celu waszej wizyty. Możecie ruszać natychmiast po realizacji przelewu. Pójdę z wami do centrum administracyjnego, pani komandor. Chodźmy. Blok drugi. Jak widać, starannie pilnujemy naszej populacji. Każda cela to osobny moduł. Kilku więźniów, dla przykładu, wyleciało przez śluzy. Statek składa się z 30 bloków, takich jak ten. Mamy tu tysiące kryminalistów. W mgnieniu oka możemy wprowadzić blokadę całego więzienia. Nie dzieje się tu nic złego. Jack, co mi powiesz na ten temat? Cerberus ci nie powiedział? To najpaskudniejsza kombinacja przemocy i nienawiści, jaką kiedykolwiek spotkałem. Niebezpieczna, szalona i wyjątkowo potężna. Wkrótce się przekonasz. Jak to się stało, że zostałeś szefem tego statku? Utrzymywałem porządek publiczny na Palawenie. Miałem dość patrzenia, jak kryminaliści uciekają w galaktykę i kontynuują swoje zbrodnie. Nie można liczyć na łowców nagród. W końcu wpadłem na pomysł. Jeśli zamknie się przestępców w przestrzeni kosmicznej, galaktyka będzie bezpieczniejsza. Robisz to, bo uważasz to za konieczne?
Codziennie mam do czynienia z najgorszymi okazami istot myślących. Rządy nie chcą dokonywać trudnych wyborów. Ktoś musiał to zrobić, żeby zapewnić galaktyce bezpieczeństwo. Utrzymanie tylu istot w przestrzeni kosmicznej nie może być tanie. Możemy sobie pozwolić na rzeczy niemożliwe dla wielu rządów. No i mamy fundusze z ojczyzny każdego więźnia. To brutalni osobnicy. Ich planety dobrze płacą za przetrzymywanie ich tutaj. Do rzeczy. Na pewno cholernie trudno stąd uciec. Jesteśmy w przestrzeni kosmicznej. Dobrze wiedzą, że nie mają dokąd uciekać. Mimo wszystko działamy niezwykle ostrożnie. To niebezpieczni osobnicy. Więźniów możemy kontrolować na wiele sposobów. Potwierdzę przelew środków z Cerberusa. Centrum administracyjne jest na końcu korytarza. Musicie minąć pokoje przesłuchań i skrzydło o zaostrzonym rygorze. Spotkamy się później, Shepard. Przejdź do centrum administracyjnego. Dobra. Tortury. Co za banda popaprańców. Dobrze jebać, kurwa, przestępców. Ej, chodźcie tutaj. Chcę was o coś zapytać. Kupujecie więźniów. Możecie kupić mnie. Nie obchodzi mnie, dokąd mnie zabierzecie i co mi zrobicie. I tak będzie to lepsze od tego miejsca. Naszym celem jest Jack. Jack? Zapomnijcie, co powiedziałem. Nie chcę nigdzie z wami lecieć. Myślałam, że to więzienie, a nie targ. Niektórzy kupują przestępców, żeby wymierzać karę we własnym zakresie. Czaisz, nie? Naczelnik sprzedaje nas każdemu, kogo na to stać. Dlaczego przesłuchują tego więźnia? Coś wie? Nie, to Bimi. Nic nie wie. Chyba zaciukał wczoraj kogoś pod prysznicem. Zabity był dla naczelnika wiele wart. Ha, Bimi ma teraz przesran. Ostro obrywa. Zdarza się czasami, że więźniowie tu giną? Nie słyszałem o żadnym zgonie. Naczelnik nie mógłby zarabiać na trupach. Zabawne jest to, że im dłużej strażnik kogoś tłucze, tym staje się ostrzejszy. Musieli wprowadzić rotację. Za co tu trafiłeś? Zabiło się paru typów tu i tam. Ze 20. I wysadziło się takie osiedle. Nic takiego w porównaniu z większością tutejszych więźniów. Powiedz coś więcej. To najgorsze gówno, jakie widziałaś. Z dodatkiem szaleństwa i nadmiaru mocy biotycznych. Tyle mogę powiedzieć. Jak tutaj jest? Źle. I trzeba się pilnować. Cholera, ktoś ciągle dybie na twój majątek. Na twoje fajki, ciuchy, godność. Od 3 miesięcy nie byłem pod prysznicem. Muszę iść. Sam bym chętnie poszedł. Pogadajmy jeszcze ze strażnikiem. Mogę jakoś pomóc? Nie ma uzasadnienia dla bicia więźnia, który nie może się bronić. To delikatny masaż w porównaniu z tym, co robił swoim ofiarom. To upokarza na równi jego i ciebie. Otrzymaliśmy rozkazy. Nie jesteś dość ważny, aby samodzielnie podejmować decyzje? Przyznaję, czasem czuję się zmęczony. Czy cokolwiek w ten sposób osiągamy? Przerwij to. Ze względu na siebie. Tak, masz rację. Przerwijcie, przynajmniej na razie. No, z tym nie mogę pogadać. W sensie nie zadziałało. Okej. Centrum administracyjne jest za drzwiami w drugiej części sali. Dzięki za info. Właśnie tego szukam. Przykro mi, Shepard. Jesteś dla mnie cenniejsza jako więzień niż jako klientka. Rzućcie broń i przejdźcie do otwartej celi, a nic się wam nie stanie. Tyle gadałeś o tym, jakie szlachetne pobudki tobą kierują. Tymczasem okazuje się, że jesteś takim samym bandziorem jak reszta. Aktywować systemy!
No to robimy rozpierdol, no. Uwaga, idą! Wyciszenie. Kurde, się rusza lewo, prawo. Paskudny strzał. Co to za jakiś kundel tam szedł? Nie no, gościu. Do centrum administracyjnego. Shepard... Musimy wyciągnąć Jack z kriokomory. Kurde, wybuchł mi w mordę. Wyciszenie. Ładnie. Teraz nie mogę. Ładnie, ładnie. Shepard się wydostała. Powtarzam, Shepard się wydostała. Ściągnijcie tu ludzi. Panel bezpieczeństwa. Jeśli się tu włamiemy, otworzymy drzwi do wszystkich cel na tym bloku. Inaczej Jack nie opuści kriokomory. Zrobię to. Przygotujcie się. To jest... Jack? Musimy się dostać na dół, jazda! Ale na dół dostaniemy się już w kolejnym, jutrzejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i wbiję oczywiście do linku w opisie, przede wszystkim na Twitcha, gdzie są streamy. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!